Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Witajcie, mam na imię Snaf i jestem obozowym kucharzem, którego możecie kojarzyć z LARP Goty, gdzie od 2 lat gotuję. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak przygotować pieczone mięso ze ścierwojada do wykonania na ognisku lub na grillu. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania potrawy będziecie potrzebować 3 lub 4 jajka, około 250 g mąki pszennej na naleśniki, pół szklanki mleka o dowolnej zawartości tłuszczu, sól, barwnik spożywczy czerwony, łyżkę przyprawy do karkówki, gyrosa lub mięsa na grill, a także około 3-4 łyżki oleju. Do miski wsypcie wszystkie suche składniki, wbijcie jajka, a następnie dodajcie olej. Całość zaś możecie też wstępnie przemieszać. Następnie wlejcie do ciasta mleko i dokładnie połączcie ze sobą wszystkie części, tak aby pozbyć się grudek. Masa finalnie ma być wyraźnie gęsta, przypominająca ciasto na pierogi, dlatego jeśli z proporcji nie wystarczy Wam mąki, to po prostu dosypujcie nowej, aż uzyskacie konsystencję taką jak na filmie. Dzięki dodatkowi barwnika powstaną Wam przekrwienia w cieście imitujące mięso, dlatego też ważne, żeby spróbować znaleźć w sklepie ten składnik, jeśli akurat nie macie go w kuchni. Całą masę zaś powinniście urabiać, aż stanie się plastyczna, miła w dotyku i nie lepiąca się do ręki. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie patyka, na którym upiecze się nasze danie. Jeśli macie możliwość, wybierzcie mocną gałązkę, najlepiej leszczynową, i zestrugajcie ją tak, aby górna część była wyraźnie grubsza niż dolna. Po upieczeniu reszta gałązki zostanie odłamana i uzyskamy dzięki temu efekt mięsa na kości na wzór tego w gotiku. Gdy patyki będą już gotowe, w dłoni lub na desce zrolujcie kawałek ciasta i nawińcie go na przygotowaną kość, tak jak teraz widzicie. Starajcie się, aby owijać mniej więcej podobną grubością, jedną ręką obracając kijek, a drugą trochę naciągając nasze mięso. Na sam koniec dobrze sklejcie dłonią powstały udziec, zaciskając go na drewnie i poprawiając mu kształt. Do pieczenia najlepszy będzie żar uzyskany z twardego drewna liściastego, jeśli macie do takiego dostęp. Drewno takie da lepszy aromat i dłużej będzie się żarzyć. Ciasto pieczcie powoli i dokładnie z każdej strony. Gdy skórka stanie się brązowa i zacznie pękać, to znak, że wasze pieczone mięso ze ścierwojada jest gotowe. Takie danie może być ciekawym zamiennikiem kiełbasy na ognisku, tym bardziej też, że surowe ciasto bez problemu powinno wytrzymać trochę czasu w plecaku. Warto też dodać do niego starty ser żółty, aby uzyskać dzięki temu efekt wytapiającego się tłuszczu. Smakowało? Pamiętajcie, że do ciasta możecie dodać co tylko chcecie. Możecie je nawet owinąć wędzonym boczkiem. No to teraz poproszę o 10 brek rudy. Nie macie? Dajcie suba doktorowi. Wasze zdrowie. Za Gomeza!